Mam na imię Ewelina. Witam Was na moim kanale i zapraszam na kolejny film. A w dzisiejszym filmie zapraszam Was na haul zakupowy. Pierwsze, co chciałam pokazać, jest to Elmex, czyli pasty, którą używam, ponieważ mam oczniło zębów. Ona jest to taki zielony Elmex, jest on bardziej dba, jest do mycia codziennego niż taki bardziej żel, który kiedyś używałam. No już działa bardzo dobrze, bo nie był tak nadwrażliwy już dziąseł i dba też o zęby. Ja umyję na zmianę z inną pastą, którą zaraz Wam pokażę. A dokładnie mówiąc, mam na myśli pasty z tej firmy. Są to jakby nowe opakowania i każda pasta zawarta w rozpanie ma jakieś swoje znaczenie i inny kolorze opakowania. Właśnie z tej firmy. Ja tutaj mam pasty do zębów oczywiście, przede wszystkim, która służy do całodobowej ochrony jamy ustnej. To jest ważne, no ale są dla różnych ludzi różne pasty do wyboru z tej firmy. A więc były pasty do zębów, teraz jeszcze czas na szczoteczki. Pierwsze, co chciałam powiedzieć, są do opakowania dwie szczoteczki bambusowe z firmy Alterra. I przejdziemy do dalszych szczoteczek, bo jeszcze mam dwie. Kolejne szczoteczki. Są to szczoteczki 100% z recyklingu. Gdzie są koloru zielonego i niebieskiego. A kolejny produkt firmy Alterra, czyli mydełko o zapachu pomarańczowym. To jest mydełko oczywiście w kostce, w papieru opakowaniu. Kolejne produkty z Rossmana są maseczki z firmy Isana. Większość z nich, czyli dwie, są głęboko oczyszczające. A z kolei inna, ta trzecia właściwie, to też chyba jakaś delikatna maseczka nawilżająca. Ten produkt, z którym przechodzimy już bardziej do ciała, jest to gąbka. Taka gąbka mniejsza, bo są też większe. Nie mam żadnego pojęcia, tylko przepraszam Was na emocji, czy to jest ekologiczna gąbka, czy nie. Możecie pisać w komentarzach, co o nich sądzicie, czym kiedyś używaliście. Czy właśnie jest eko, czy też nie bardzo. I raz jeszcze, z firmy Sana kupiłam coś nowego. Są to patyczki do uszów, które będę chciała mimo już wytestować, bo jak dobrze się nie mylę, nie otwierałam pudełka wprawdzie w sklepie, ale to jest 100% jakichś bezpiecznych składników ekologicznych. Jestem bardzo ciekawa właśnie i papierowe opakowanie jest to przede wszystkim. Chciałam zobaczyć, jak gdzieś jest napisane ekologiczne, tak bardziej, ale nie ma niestety takiego znaku. Więc będę może robiła z tego test, jak chcecie okazać się, że patyczki są również eko. Mam dla Was dwa ostatnie produkty. Też mięsana jest ten produkt. Jest to produkt, jest naprawdę fajna rzecz. Jest to peeling do ciała. Jego używałam, więc to jest na kanale powinien być. I ostatni produkt, który jest całkowicie nowy, właśnie z tej innej firmy, czyli Sana czy Alterra. Nic z tego, co mówię, jest to peeling do skóry głowy. Tego test na pewno będę chciała nagrać, jeżeli okaże się ekologiczny albo cruelty free. Ale ogólnie tutaj tak to wygląda. Jest w takim pakowaniu, w taką, jakby to być jako sztyftem, można powiedzieć. I on jest wegański, mówicie tutaj. Także jego na mnie będę chciała nagrać. To taka rzecz, którą podpowiedziała pani mi w sklepie, żeby można pozbyć się po prostu szybciej ubierzu. Dzięki temu, że jak się to wykonuje czysto, ten taki peeling skóry głowy, to podobno ubierz znika tak bardziej.